Za każdym razem na konferencjach uczymy się właściwego dawkowania prawdy dla jeszcze lepszej realizacji opieki paliatywnej, powiedziała nam Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. 24. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych zgromadziła m.in. lekarzy, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych czy duchownych. To jest najstarsza konferencja w Polsce i taka cykliczna, i już 24 raz spotykamy się w Częstochowie. Tego uczymy się właśnie na tych konferencjach chociażby. Właściwego dawkowania prawdy, ale także tej prawdy w dobrej realizacji opieki, tej prawdziwości. Tegorocznej konferencji przyświecały słowa świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się prawdy. Co wnoszą takie spotkania dla Częstochowskiego Stowarzyszenia? Rozwój naszego stowarzyszenia, pokazanie naszego stowarzyszenia na arenie Polski, ale także Europy, że my tu właśnie działamy, że jesteśmy stowarzyszeniem, które we właściwy sposób realizuje przesłanie pana profesora Jacka Łuczaka. I to, czego profesor uczył ponad 20 lat temu, to tu u nas w Częstochowie jest, można powiedzieć, tak pielęgnowane, rozwijane, i służy to dobru pacjenta. Profesor Wojciech Leppert zauważa, że w Polsce ciągle występują problemy z finansowaniem opieki paliatywnej. I tutaj myślę, że jest potrzeba takich aktywnych działań, które staramy się podejmować, aby to finansowanie było adekwatne, aby każdy potrzebujący chory tą opiekę miał i miał ją w jak najwyższej jakości. Na konferencji uczestnicy podkreślali, jak ważną kwestią w opiece wspierającej jest koncepcja wczesnej opieki paliatywnej. Staramy się, aby ta opieka była wdrażana właśnie możliwie wcześnie, niekoniecznie już, kiedy choroba jest bardzo zaawansowana, kiedy chory odchodzi, ale właśnie równolegle z leczeniem, które jest prowadzone, głównie to dotyczy chorych na nowotwory, a więc leczeniem przeciwnowotworowym. Ważne pytanie, czy w tym roku będzie zapewnione wyższe finansowanie opieki paliatywnej? Nie można tu mówić o mniejszych środkach, tylko raczej o środkach rosnących. Rok 2020 to jest znowu większe nakłady na świadczenia zdrowotne i z zapewnień zarówno pana ministra Szumowskiego, ale też pana prezesa funduszu, a byłam na ostatniej Radzie Funduszu, gdzie oczywiście nie ma mowy o zmniejszonym finansowaniu, raczej rosnącym. Uczestnicy konferencji podkreślali, że opieka paliatywna w Polsce, także ta w Częstochowie, stoi naprawdę na wysokim poziomie. Ja myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Przede wszystkim merytorycznie jest bardzo dobrze ta opieka zaopatrzona w zespoły specjalistów medycznych i nie tylko, bo przecież jest rzesza wolontariuszy. Na pewno finanse odgrywają rolę i czasami jest problem, być może przejściowy, chwilowy, że wnioskowaliśmy my również jako Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, żeby zwiększyć finansowanie w obszarze medycyny paliatywno-hospicyjnej. Oczywiście obłędne, ile będzie pieniędzy na ochronę zdrowia, to będzie zawsze za mało, bo potrzeby stale rosną. Ale jednak można działać i można do każdego pacjenta docierać. Na pewno finansowanie jest taką kluczową sprawą, na którą zwracamy uwagę, ponieważ to umożliwia właśnie też rozwój tej opieki.